wieczorem wielkie przyjęcie dla wszystkich zwierzaków z dżungli. Sprawy nie wyglądają jednak tak różowo po tym, jak zachorował dyrygent orkiestry, a w dodatku brakuje ryb na kolację, nie mówiąc o owocach na sałatkę. Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Chory Pomidor, a was chciałbym zaprosić na Hugo Tropicalną Wyspę 4, a raczej zagrajmy w Hugo Tropicalna Wyspa 4. Jest to czwarta i zarazem ostatnia część z maratonu Tropikalnej Wyspy. Znaczy, można to tak nazwać maratonem w sumie, ale no, wiecie, o co chodzi. Jak słyszycie, jestem chory, nagrywam to 14 stycznia o godzinie 13:47. No i tak, zabieramy się za czwartą i zarazem właśnie ostatnią część Tropikalnej Wyspy. I jest to kolejna gra, którą praktycznie nie grałem, tak jak było to z Tropicalną Wyspą 3. Więc zobaczymy, co tutaj tym razem Tropicalna Wyspa 4 dla nas przygotowała. Słyszałem, że ponoć jest to najgorsza gra z tych gier o Tropicalnej Wyspie, a raczej z tych minigierek. Dobra, więc co by tutaj zrobić? Zacznijmy chyba sobie od tego. Aha, grę nam wyrzuciło, dobra, spoko. Dobra, jesteśmy z powrotem. O, możemy coś takiego zrobić, super. O, zgasiliśmy światło. Fajnie, fajnie. O, ale fajny motylek. A co w kulturze? Zapowiadają się świetne koncerty. Kwartet Cykad w przebojowym stylu powraca na antenę ze swoim nowym przebojem. To muzyka, chociaż nie brzmi. Okej. Okay. Kwiatek tutaj widzę, że chyba nie ma zamiaru nic ze sobą zrobić. Więc dobra, zacznijmy może od jakiejś takiej pierwszej minigierki. Z tego co wiem, tutaj są trzy minigierki. Tak więc jedna z nich to jest chyba właśnie ta, ale ona coś chyba nie chce działać. Więc nie wiem, zacznijmy może od tego? Brakuje nam ryb na kolację. Lepiej chodźmy coś złowić. Potrzebujemy co najmniej 10 ryb. Okej, okay, więc musimy rybki łowić. Chodźcie rybki. Strasznie zlagowana jest ta minigierka, powiem wam szczerze. Jak możecie zauważyć. Ła, to bolało. Śliski kamień! Co? Teraz musimy zaczynać od nowa! To zaczynamy od nowa, ale kurde, ciężko jest tutaj złapać. Naprawdę. Przysięgam. What? Hugo zlagowany jest, bez kitu. Się puknij w łeb. Kamień! Co? Teraz musimy zaczynać od nowa! Tu się puknij, Hugo. Masakra. O, dobra. Teraz dobrze. Trzy rybki. Trzy rybki, kurde, z 10, no naprawdę. No gdyby to była niebieska, to byłaby o wiele łatwiej. I kurde, cholerna myszka mi się znowu pojawiła. Ej, mamy już 5 ryb. Super. 6, patrzcie na to, ile ryb. Ale jak tych jak te ptaki miało minąć? Śliski kamień! Co? Teraz musimy zaczynać od nowa! 7 ryb! No kurde, jak ja miałem to uniknąć? Dobra, jest 10! Dobra robota! To, co masz w ręku, to chyba rybie paluszki, prawda? Teraz mamy dość ryb na kolację. No i elegancko, mamy kurde 10 ryb. Możemy stąd spadać. Nara! Mus-
musisz pomóc Fernando w zbieraniu owoców na sałatkę. Trzeba najpierw poprowadzić go przez dżunglę tak, żeby nie wpadł na drzewo albo na zwierzaka. Fernando niesie ze sobą ul, więc możesz strzelać miodem, jeśli zaatakują was jakieś tego zwierzęta, prawda? Z ula wystrzelić można też pszczoły, ale pamiętaj, możesz to zrobić tylko 3 razy. Musisz zebrać przynajmniej 10 kawałków owoców na sałatkę. No, powodzenia! Hugo się dziwnie tak, kurde, zacina, powiem wam szczerze, ale dobra, mniejsza. Generalnie, tamta minigierka nie była w sumie jakaś taka trudna, tylko ja po prostu musiałem ogarnąć patent, jak te czerwone ryby zebrać. Natomiast z chęcią poznam wasze zdanie, czy wy również mieliście problemy. Problemy, kurde, z tą minigierką, czy nie mieliście problemów. Ała! Ty kurde! Małpiszonie zasrany! Paruwo jedna! Nie myta. Jesus. Masakra w ogóle z tymi małpami. Gorl śmierdzący przebrzydły. Jeszcze kurde pająk tutaj jest. Uwaga na pająka! No i mamy już kurde ideolo. Mamy 11 owoców. A powinniśmy mieć ich 10. Widzicie kurde jak ja dobry jestem ananas. I zaraz będziemy mieli ostatnią minigierkę. Teoretycznie są jeszcze tutaj 2 ukryte minigierki. Ale jedna z nich to jest Hugo Tajemnice Oceanu. A druga to jest Hugo Magia, więc może spróbujemy Hugo Magię odpalić. Jest! Wiedziałem, że dasz radę! Gratulacje! Dziękuję, dziękuję. A teraz tu spadamy. Więc tak, Hugo Magię postaram się odpalić. Mam nadzieję, że się uda. A Tajemnicę Oceanu ogramy sobie jako po prostu inną serię, ponieważ po co mam ogrywać tutaj, skoro mogę to jako osobną grę ograć. No. Dobra, lecimy teraz z ostatnią minigierką. O, i gra się znowu skraszowała. Jak fajnie. Lubię coś takiego, uwielbiam. No tak, niestety. Dyrygent orkiestry miał pecha i złapał grypę, więc ty musisz pomóc nam w przygotowaniu oprawy muzycznej. Jeśli chcesz, żebyśmy zapamiętali kombinację, naciśnij ikonę u góry. A jeśli chcesz, abyśmy ćwiczyli wspólne muzykowanie, dwukrotnie naciśnij ikonę na dole. Będziemy grali przez chwilę, a gdy przestaniemy, musisz wskazać nas w takiej samej kolejności, w jakiej graliśmy. Abyśmy mogli ją dobrze zapamiętać. Jeżeli wskażesz prawidłową kolejność, odegramy fragment utworu ponownie i dodamy do niego następny. Musimy zapamiętać co najmniej 5 kombinacji. Powodzenia! Dobra, lecimy. Jesteśmy tutaj na tym wężyku z tropikalnej wyspie 1, jak pewnie pamiętacie. Jak związał on Hugo i Hugo powiedział takie: nie bój się, to tylko wąż. No. Tak więc lecimy. Nie! Źle zapamiętałem, kurwa, nie zwróciłem uwagi, kto pierwszy był. Lepiej spróbujmy jeszcze raz od nowa. Dawaj jeszcze raz. Kto pierwszy był? O! Lecimy. Musimy 10 razy, kurde. Elegancko. Bardzo dobrze. 10 punktów. Na razie 4 mamy. Bardzo dobrze. Elegancko. Pięć pointsów. Mm-hmm.
Dobra, jeszcze spróbujmy do tych 10. Dobrze jest, kurde. No kurde, dobrze. To jest już taka pamięciówka dobra w sumie, muszę przyznać. No to kurde, panie i panowie, mamy ogarnięte, kurde. 10 punktów elegancko zebranych. Można stąd wychodzić, tylko zobaczę, jak wygląda ta ostatnia kombinacja. Dobra, na szybkości. Dobra, możemy stąd wyjść. Teraz idziemy tutaj. Musisz pomóc Jean-Paulowi w komponowaniu muzyki. Ha. Wskaż każdego z nas, abyśmy zaczęli grać i wskaż nas ponownie, abyśmy przestali. Gdy uznasz, że utwór jest gotowy, możemy zagrać go jeszcze raz. Jeśli ciągle jest coś do poprawki, nadal możesz wstrzymywać lub włączać do gry jednego z nas, podczas gdy reszta gra. Możesz zapisać swój utwór w menu. Możesz także załadować wcześniej zapisany utwór. No, to do dzieła! Okej, no to lecimy teraz. Jedziesz, kurde, jedziesz! Bardzo ładnie, kurde! Podoba mi się to, kurcze pieczone. I superancko. Co to jest? Dobra, możemy stąd wyjść już chyba. Będziemy grali przez chwilę, a gdy przestaniemy... A, dobra, to coś takiego to jest. No to co, możemy chyba stąd już wyjść, moi drodzy. Super! A, teraz zagramy utwór z łatwością. Tyle, proszę państwa, tyle.
Jeszcze możemy to zrobić. Aby powstał 1 litr miodu, pszczoły robotnice muszą zebrać nektar z niemal 10 milionów kwiatów. Na progu ula tańczą swój specjalny taniec, który informuje ich towarzyszki, gdzie znaleźć nowy nektar. A wiedzieliście, że wszystkie pracujące pszczółki to dziewczyny? Nie wiedziałem o tym. Coś jeszcze masz do powiedzenia? Jamba to bęben wycięty z drzewa jam. Ba oznacza kozę, bo membrana naciągnięta na bęben wykonana jest z koziej skóry. No właśnie dlatego instrument ten nazywa się jamba. I w Afryce znany jest ze swoich uzdrawiających i magicznych mocy. Sprawiają one, że nie możesz się oprzeć muzyce dżamby, która zmusza cię do tańca. Moi drodzy, Hugo bawi i uczy, co tu więcej powiedzieć, co tu więcej mówić. Aby określić wiek ryby, trzeba spojrzeć na jej otolit. A tak, to jest to kość znajdująca się tuż za uchem. Dzięki niej ryba słyszy. Liczba linii na tym, na otolicie, podobnie jak liczba słojów drewna, oznacza wiek w tych latach. No, o właśnie. O właśnie, o właśnie. Dobrze, moi drodzy. Wychodzimy sobie stąd chyba. Chyba tutaj się jakoś tu wychodziło. No, dokładnie. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem tę serię. Jeżeli jesteście nowi, a chcecie zostać ze mną na dłużej, to zostawcie subskrybera. Kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Jeśli się spodobało, to zostaw łapkę w górę, a jak nie, to w dół i uzasadnij dlaczego. Napiszcie, jakie macie wspomnienia z Tropikalną Wyspą 4. Polecam zapoznać się z moimi socjalami. Linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord oraz na Instagram, w szczególności na Instagram. Gdyż jeżeli na YouTubie nie będziecie mieli powiadomień, to na Instagramie bankowo będziecie mieli. A na grupie na Facebooku oraz na Discordzie się ze sobą integrujemy. Informuję was o odcinkach, o live'ach, co tam się u mnie dzieje. I tak dalej, i tak dalej. Nagrywałem to 14 stycznia o godzinie 14:17. Ja idę się dalej kurować. I tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Hugo, nigdy się nie przemknie obok nas! No to pędz! Musisz wybrać zieloną butelkę i napełnić garnek. Wtedy coś zobaczysz. No to ciekawe, co zobaczymy. Ja jestem bardzo tego ciekaw. Jedna zamienia się w czerwoną. Ta zielona dokładnie. Ej, ta minigierka była w telewizji swoją drogą. Ale coś kurde wolno ta małpa przestawia. No i oczywiście to będzie trójeczka. Oczywiście, że będzie to trójeczka. Wystarczy, kurde, nadążyć za tym, jak ta małpa przesuwa. No nie? I bardzo dobrze! Walić się, Scylla i Don Kroko. To tyle? Nie masz nic więcej do powiedzenia, Hugo? LOL! Myślałem, że coś jeszcze powiesz. Ale można było się to po tobie, tego po tobie spodziewać, no nie? I mamy zakończenie takie samo jak w Hugo Tropikalnej Wyspie 1. Tak więc, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego wspaniałego maratonu z Tropikalną Wyspą. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Ja już się nie będę powtarzał. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu!